chwila. O, tu widać, że. Aha. To naprawdę. Miałem powiedzieć, że ktoś tu przywalił, a ja byłem następną osobą. Panie, tą Audi nie spultej się. I widzisz, żem dupnął. No kuźwa, gdzie jedziesz? Oj, sorry, ludzie. No ja pier... Taki... No ty... No to jest! No jedź ta już wszyscy. O! Cześć, siemanko, witajcie już w kolejnym odcinku na moim kanale. Ja jestem Dead Games i witam was w nowym odcinku z nowej serii. Było trochę przerwy na moim kanale, nie było live'u, ale mam dla was taką... jak to powiedzieć... wynagrodzenie, że jest nowa seria. Ogólnie ta seria, na niej graliśmy już sobie na live'ie, więc ona nie jest wam obca tym, co była. Więc teraz będą z niej odcinki. Będą przez dłuższy czas, bo nie kupuję na sam początek FSA 22. Więc zostaję przy 19. No i możecie strzelić łapeczkę w górę, subskrypcję na kanale, napiszcie hashtag nowa seria, a wam przypnę serduszko, bo w odcinkach, w których będę mówił hashtagi, no to po prostu będę przypinał serduszka, kto nie napisze, to mu nie przypnę. Więc jak chcecie, do mnie macie pytanie, to napiszcie po prostu hashtag i pytanie. Hashtag nowa seria i pytanie. I tak, dzisiaj was pokrótce oprowadzę po gospodarstwie, jak to wszystko wygląda. I pojedziemy sobie do sąsiada po belki. Ogólnie tak. Seria nazywa się Całe życie na kredycie. No bo cały czas tu jestem na kredycie praktycznie, odkąd zacząłem tu grać. Są maszynki spore, ale pól nie ma jeszcze do końca takie, jak powinny być. No więc jest kredyt i to ciągle jest tak 40-50 tysięcy, więc trochę na pewno jest. I tak, mamy na początek przyczepę na belki, ją widzieliście już nieraz na live'ie, ale wam później pokażę, co jest w niej w środku. Mamy dalej ciągnik Deutsch Fahr Agrotron 150, z ciągników do pola to jest najmniejszy ciągnik. Wraz z rozsiewaczem do nawozu. Później prasa kuna. Naszym największym ciągnikiem jest Deutsch Fahr 6185 TTV. Fajna nazwa. TTV. Dobra, później mamy Agromasza kultywator. Tu jest ciewnik do kukurydzy. Pełno nawozu sobie kupowałem. Ładowarka Merlo. Tam mam pełno balot, ciągi już przygotowane. Wszystkie rzeczy związane do Merlo. Paszowóz. Obciążnik jakiś, tu jest obornik, tu są krówki, które już są, silosy, dalej mamy, tu są nasze przyczepki, mieliśmy dzisiaj wywozić zboże, ale będziemy wywozić je na następnym odcinku, ciewnik, opryskiwacz, kosiarka, przetrząsarka, zgrabiarka, owijarka, pług, beczka na gnojowice, dalej mamy rozrzutnik, trochę już obornika sobie na niego wrzuciłem, żeby tam leżał po prostu. I naszym jeszcze jednym ciągniczkiem jest case, który czeka na nagranie innego odcinka, więc go tylko wam pójdę pokazać, bo już tu sobie zacząłem nim robić. Jest to case Puma 175 i talerzówka Agromasza, więc taki zapowiedź macie, co będzie może w następnym odcinku, a może tego nie będzie. Zobaczymy. Dobra, to sobie ustawiam z powrotem. I tak, no tak jak mówiłem, w dzisiejszym odcinku lecimy sobie do sąsiada po... siano, bo ja jeszcze siana nie mam, nie przygotowałem sobie, a miałem wam halę pokazać. A w hali znajduje się tak, kombaj Rostelmasza, header wraz z wózkiem, pełno słomy, tu jest nasza pszenica, którą właśnie mieliśmy wywozić, tu jest jeszcze słoma z innego roku i naszym ciągnikiem najmniejszym tak właśnie do podjechania czymś jest Aladdin, którego myślę, że w dzisiejszym odcinku miałem go używać. Ale chwilę by to zajęło, zanim dojedziemy. Zobaczymy, ile zajmie nam dojechanie ładowarką. Bo mamy tak, mamy 3 minuty. No to jednak pojedziemy sobie, żeby wyszedł taki odcinek z 15-20 minutek. Więc dobra, wsiadamy sobie do ładowareczki. Zapomniałem sobie tego ustawić. Ale to tam szybko ustawię, nie musicie aż tego widzieć. Ale jak zobaczycie, nic się nie stanie. Możemy sobie cisnąć dalej. Musimy tak, odłożyć na pewno widły do palet, bo żem sobie przywoził rzeczy, więc widły do palet trzeba odłożyć. I dobra,
Odkładamy. I tak, na pewno bierzemy z tyłu obciążnik, bo po dwie belki jak będę ładował, to delikatnie ją podnosi. Więc wolę mieć obciążnik, być zabezpieczony. I teraz tak. Dalej mamy tutaj, jeżeli jakieś dźwięki za głośne albo mnie było za było słychać, to przepraszam z góry. To wtedy ten odcinek nie widziałem, będę nagrywał jeszcze raz. No więc tak, my zaczynamy sobie cisnąć. Kawałeczek drogi mamy, nie powiem. Albo później po prostu jak wam to zajmie trochę, to przyspieszę. To albo po prostu wytnę. Zobaczymy. Odpalmy sobie wszystko, żeby było zgodne z przepisami. I oczywiście dziękuję za wbicie prawie 700 subskrypcji jest na moim kanale. Czy tylko 20 brakuje. I mamy dobite Safe i Modpack z polskiej wsi, więc kto nie ma subskrypcji, to niech ją zostawi i będzie 700 subskrypcji. Więc jak do końca roku by się udało dobić 1000, byłbym bardzo zadowolony. Ale dobra. Ale nas tu lekko zahaczył. Ciśniemy sobie. Kawałek traski jest, tak jak mówię, to sobie możemy wyłączyć. Moje saldo konta też wielkie nie jest, tyle wam powiem. Więc jakoś nam tu na tej serii mega nie idzie, ale mam dużo plonów do sprzedania. Jeszcze soja, która nam tutaj rośnie, więc plonów to mam około 60-70 ton pszenicy, 30 ton rzepaku, 30 ton soi jeszcze ze zeszłorocznej. No więc jest trochę. A to za to pieniążki są fajne. Więc trochę czekam na ceny i będzie wszystko sprzedawane. A z tego odcineczek również będzie. Jeżeli z pszenicy wyszło za dużo, bo pszenicy byśmy robili aż 3 kursy, po prostu bym kogoś wynajął do tego. Mam pewien pomysł na tą serię, ale nie wiem, czy Piotrek będzie mu się chciało ze mną nagrywać. Ale jakoś to może zobaczymy. Może go namówię, może nie. Kawałek jeszcze nam został, bo to jest jedno gospodarstwo po lewej stronie. Tam gościu, jak widziałem, byłem u niego z samochodem. To pokazują mi, gdzie to jest. Jego aktualnie nie ma. Więc o, jesteśmy w plecach. Więc będę se sam to załaduję. I pieniądze mam uregulowane, tylko mówił, że mam przyjechać do niego właśnie dzisiaj. Bo dzisiaj jest jedyny dzień, w którym ktoś tam w domu jest po prostu. A tak to dziś wyjeżdżają, więc dzisiaj szybko skoczymy do niego. I to jest właśnie tutaj do niego w lewo. Zajeżdżamy. O, tu stoi jakiegoś samochodu. No i jak możecie zauważyć, tutaj jest pełno belek. Belek jest chyba około 14 z tego, co mi mówił. Więc ja sobie zgaszę tutaj Merlo. Zgasimy to wszystko. O, opuścimy obciążnik. I szybko skoczymy sobie do naszego Ursusika. Bo myślę, że on chociaż w tym się nada, bo w polu na modzie zakopywania to mu średnio idzie. Więc jego se na pewno teraz przetestujemy w trasie. Otwórzmy wyrota. I odpalmy go. Jeżeli dźwięki by były za cicho gry, to napiszcie mi w komentarzu. Na następny odcinek czego oczywiście odgłośnie. Zobaczymy, czy na asfalcie sobie da radę z tą przyczepą. Światła, pogód. Na szczęście wszystko z nim jest sprawne, więc na drodze możemy się poruszać. Odcinki tak myślę po 30 minut będą, bo chciałbym na nich coś porobić. A że teraz mam trochę wolnego czasu. No więc na pewno będą, ale od razu wam mówię, że nie może nie będzie tak często odcineczków, bo wiadomo, jestem w 8 klasie, więc egzaminy. Chcę wypaść w miarę ok, więc jak jeszcze tak miesiąc, dwa ok, a później już będzie trochę mniej filmów. O, udało mu się, tu na pewno jeden odcineczek będzie. Będziemy przywozić tutaj ziemię, bo tu jest bardzo kiepski wyjazd. Albo zjazd, bo niczym tu się nie da dobrze zjechać, ani wyjechać. No, rozpędzę się.
ale idzie jak szatan. Tutaj chcę też byśmy ustawili, tylko pozwólcie, że na chwilę GPS-a włączę. Bo też oczywiście zapomniałem. Nagrywam to, widzicie o której. Ale dobra. Mam chwilę czasu, więc to dla was nagram. Oj, dziwny głos. Na piątkę mu zredukujemy, żeby miał lżej. Ogólnie on ma 5 biegów, ale ja mam skrzynię 6 biegów i tak jeżdżę, więc... Po prostu tak. Tutaj o, trudno na tej drodze. Zobaczymy jak to z belkami będzie. 14 belek, czyli tak, 5 mi wchodzi, 10 mi wchodzi na pierwsze piętro, tak jakby na parter. Powiedzmy sobie tak. I później będzie raz, dwa. No, będą, założymy po 2 belki chyba. W miarę to równo było z jednej i z drugiej strony. Na pewno będzie fajna akcja tutaj kukurydza. Bo to jedno pole, gdzie widzicie talerzowanie, to będzie pół pola na kiszonkę, pół pola na ziarno. Tam jest około 4 hektarów pole. Więc będzie na pewno odcineczek. No ktoś będzie musiał mi przyjechać i to skosić, bo nie mamy stawki do kukurydzy. Więc na kogoś będziemy się wynająć. Znam jednego z osób, które to mają, później ma jakieś tam niucha. Więc zobaczymy, czy później się zgodzi. Włączymy se polowe. Będzie miał lżej. Albo w sumie piątką se pojedziemy. Dobra, już dojeżdżamy. Mamy 11 minut odcinka, więc chwilę nam na pewno to zajęło. Ale duże informacje wam przekazałem, więc oglądajcie filmy od początku do końca, w każdej wolnej chwili. Bo widziałem, że filmik na przykład z codziennych obowiązków albo z save'u wam bardzo się spodobał. No więc myślę, że chcecie oglądać moje filmy, więc... A i jeszcze zapraszam do Piotrka, bo już mówiło się... O subów, nie 100 tysięcy, tylko 100 subów, więc lecimy u niego po więcej, a u mnie lecimy po 700. Dobra, siadamy, to sobie podnosimy. Teraz tak, ja zawsze lubię mieć to na równo. I zaczynamy. Po 2 belki będziemy sobie dawać radę. Bo po to wziąłem obciążnik, żebym mógł ładować po 2 belki. No bo jakbym nie wziął obciążnika, to nas trochę podnosiło. Więc... Przez to wziąłem. Dobra, teraz by się przydało trochę mieć to wysunięte. Żeby dosięgnąć po prostu na drugą stronę. Jeszcze trochę, żeśmy niczym nie przywalili. Teraz... Najpierw bym wrzucił sobie tą belkę, tak 5 wchodzi, że później z tamtą i dwójką było o wiele, wiele łatwiej. A siana nie mam ze względu na to, że całe łąki moje poszły na ścianokiszonkę. A zapowiadali deszcze, więc po prostu nie bawiłem się w przetrząsanie, bo mówię i tak to zmoknie, i tak to zmoknie. Więc stwierdziłem, że sąsiad tutaj no kiepsko mu idzie na gospodarstwie, ja jeszcze się nie poddaję. Jeszcze. Ale zaczął sprzedawać wszystko. I mu zostały właśnie takie jak słoma. Słomy nie chciałem, bo mam dużo. Ale spytał mnie, czy siano bym może chciał, czy nie. Więc... siano akurat wziąłem. Połowę ceny mi zniżył, tak jakby normalnie. Kupywał to w sklepie, no więc o wiele fajniej było. Czekajcie, teraz jak w prawdziwym życiu byśmy mogli sobie, nie będę ich podnosił, ale szepkn, byśmy mogli. I teraz tak, to zrobimy tak, o, to zrobimy tak, no troszeczkę tam podniosłem, ale mniejsza z tym. Ważne, że nam się to zmieściło.
Nie jak to zrobiłem, ale ważne, że weszło. Bierzemy sobie kolejną partię. Nie wiem jeszcze, jaką tu miniaturkę wstawię. Raczej po prostu zajadę sobie tym wszystkim na gospodarstwo. I tam zrobię miniaturkę, bo to jest też jakby oprowadzenie, nowa seria, więc jakbym tutaj zrobił miniaturkę, to tak niefajnie było. Mi się wydaje, ale może by było najlepiej. Nie wiem, jeszcze pomyślę. Ale teraz to już o wiele lepiej się szybko montuje. Też takie gadane, to muszę i tak je całego sobie, jak wrzucę do programu, sobie i go oglądam. Gdzieś nie za cicho, nie za głośno. I tak dalej, więc. Trochę się tym przejmuję, bo chcę, żeby było jak najlepsze. A teraz chyba mnie dobrze w miarę słychać, już sobie to ustawiłem tak, jak najlepiej umiałem. Tak, jak mi to na to pozwala mikrofon. Żeby nie było słychać głośno ani jednego, ani drugiego. Dobra, o coś takiego. Trochę żeśmy to krzywo. O. Nie włożyłem tego tak równo jak robiliśmy to na live'ach ze słomą. Ale siano to jest coś innego, a nie słoma, więc. Na pewno do tej serii będę chciał wymyślić jakieś fajne sobie intro jeszcze. Więc możecie się również spodziewać jakiegoś intra. Po prostu na początku odcinka, albo po prostu w tym momencie zacznę i powiem, że teraz intro, albo coś takiego. Nie wiem. Na pewno w tym pierwszym, co teraz oglądacie. Nie ma jeszcze intra. O kurno, kurza blaszka. Cholipka. Czekaj, ta widzowie. Niestety zrobię to w ten sposób, wiem, że to nierealne. Ale jak już się tak dziwnie ustawiła. O, coś takiego. Sorki, że to tak zrobię, ale niestety mi się tak dziwnie ustawiła. A w realu to ja bym mógł jakoś to widłami było, ono się lepiej zrobiła, tu są swoje kolizje i tak dalej, więc. Oj, sorki. Się dużo mówi. Nie ma do picia, to tak właśnie, że się zak nie w gardle. Dzisiaj były pierwsze próbne. Jeśli jak wy to oglądacie, to już byłem po nich, ale akurat w dzień nagrywania, czyli widzicie w prawym górnym rogu, kiedy jest dzień nagrywania, no to tych próbnych to już dopiero odpisałem ten dzień. Zawieziemy sobie po prostu siano i to będzie tyle. Wiem, że taki wyszedł odcinek, który. O kurde, Oliwka, czekajcie na dwójkę. Widzicie, nawet Aladdin ma problem na twardym. No, 80 koni. I bez przedniego napędu, no. Bywa to różnie. Od razu na swój pas, bo tak myślałem, że pewno coś tu pojedzie. Bo i lekko tam przyjaczyliśmy, nic się nie stało. Więc ciśniemy dalej, dojedziemy na gospodarstwo i będziemy kończyć. Nie wiem, czy po prostu tak to pojedziemy całą drogę, czy wam tu wrzucę jakiegoś timelapsa. Zobaczymy. Ale raczej to trochę wam jeszcze pogadam chwilę. O, tu widać, że. Aha. To naprawdę. Miałem powiedzieć, że ktoś tu przywalił, a ja byłem następną osobą.
A nie, tą Audi nie spultaj się. Widzisz, żem dupnął. No kuźwa, gdzie jedziesz? Oj, sorry, ludzie. No ja pier... Taki... No ty... No to jest! No jedź ta już wszyscy. To na pewno będziesz pierwszy, na pierwszym początku. Na pewno. No przejedzie ta czy nie? Ile wy będziecie jechać? Jeszcze jak stąd nie wyjadę, to dopiero będzie kaszanka. On stoi w polu. No jedź tą Meridą. Dobra, ruszyliśmy, lecimy dalej. Jakoś to poszło, ale dobra. Fajne będzie rozpoczęcie. Fajnie, że się chociaż coś wydarzyło, przynajmniej będzie na sam początek, na zapowiedź odcinka. No tu trzeba poboczem sobie jechać normalnie, bo nie da rady inaczej. Rzucimy mu do szybszego biegu, w sensie do lżejszego i za chwilę będzie ten szybki. Będę miał lżej traktor. Mamy 21 minut odcinka, więc dojedziemy, będziemy kończyć. Rozładuję już sobie sam to po prostu. Poza odcineczkiem. Może być tak, że to jeszcze raz nagrywał, ale to już na pewno nie w ten dzień, co widzicie teraz. Ale jeżeli... Oj, sorki, przepraszam za Messengera. Zapomniałem telefonu wyciszyć. Ogólnie bym ten zakręt zrobił szybki, ten skręt. O, to nie tu jeszcze. Ale się boję, że się wywalę. A nie chcę teraz szybko jeszcze poładowarkę cięć i tak dalej. Więc grzecznie... O, puścimy, wyhamujemy, świateł nie włączyłem, ale dobra. O! Właśnie o tym mówiłem. Następna kraksa masakra. Następna część będzie do wrzucenia. Dobra, ciśniemy dalej. Normalnie funny moment wyjdzie z tego. Dalej jak będziemy tym już tym. Taki ładny zakręt zrobiłem i oczywiście musiał ktoś jechać jak na złość. Ale jeszcze nas zarzuciło, to dopiero było. Najmniej trochę zabawy będzie w montowaniu. To nie będzie taki pusty ten odcineczek. Ciekawy może on jest, bo jedziemy, może aż tak mega ciekawy nie jest jak jakieś inne. Ale myślę, że w miarę jest ok. Farminga też nie wiem, dużo ciekawe rzeczy porobił, ale to trzeba dwie osoby do tego. A widzicie, patrzcie jaki to jest strome tu zjadł. No i tak jakby się rozpędził i nie dość, że wleciał, to te przyczepało, widzicie. Te by nam zleciała na przednie koła. Taki jest tutaj ostry zjazd. Tu musimy się trochę nadać na soję. O. No i se tak po prostu tutaj staniemy gdzieś na boku. Dobra, coś takiego zostawimy naszego ciągniczka. I co widzowie, ja wam dziękuję za obejrzenie tego pięknego, jakże cudownego 24-minutowego odcinka. Zostawcie subskrypcję na kanale, zostawcie łapeczkę w górę. Wbijcie również do Piotrka na kanał. I co, widzimy się już na następnym odcinku, również do montażysty. I co, na razie, trzymajcie się, cześć!